północy otwierają się wrota piekieł Diablo 3. Czekasz z wielką niecierpliwością? No tak, czekam. Liczę, że kolega zakupi, to wtedy będę miał co pożyczyć. A co jest takiego fascynującego w tej grze dla ciebie? No na pewno fabuła, to wszystko przyciąga, to nawet nie wiadomo jak to powiedzieć. Człowiek zaczyna grać, patrzy na zegarek, dobrze, 10 minut, jeden etap. Patrzy na zegarek, cholera, 22. Coś w tym rodzaju. No powiedz mi, bo ja w ogóle jestem zupełną ignorantką i zupełnie nie wiem o co w tej grze chodzi. Wiem, że jest walka z dobrem, dobra ze złem. Rozumiem, że są różne postaci. Ty w kogo chcesz się najchętniej wcielić? No na pewno w barbarzyńcę. Chodziłem w paladyna, ale nie ma. I kogo będziesz zabijał? No wszystko, co się napatał, czy głównie. Diablo 3 otwiera wrota piekieł. Czekasz z wielką niecierpliwością na to otwarcie? Oczywiście, tak samo jak grałem w jedynkę jako mały dzieciak, w dwójkę. Teraz czekam na trzecią część. A na co liczysz, że ta trzecia część jaka będzie? Jeszcze lepsza. Jeszcze dłuższa rozgrywka, wszystkie elementy jeszcze bardziej dopracowane. Po prostu godna następczyni poprzednich. Rozumiem, że są różne postaci, w które gracz może się wcielać. Ty w kogo się najchętniej wcielasz? Najczęściej i najchętniej w magów. Czyli czarujące postacie. A z twojego punktu widzenia, dlaczego Diablo jest taka wciągająca? Dlaczego jest taka interesująca i dlaczego tyle ludzi tak chętnie w nią? Nie wiem, to przepis na sukces Blizzarda. Dlaczego ich gry są tak wciągające? Ciężko z punktu widzenia gracza, lub twojego. No to myślę, że bardzo dużo elementów się na to składa. I fabuła, i sposób rozgrywki, oraz interakcja z innymi graczami. Właśnie cały battle.net, to, że jak się wejdzie do gry, to się przy okazji tworzy całą społeczność. 12 lat to długo. Tak. Graliście w jedynkę, w dwójkę? W jedynkę, no niestety nie. Nie tak znaczy nie dokładnie, ale w dwójkę to już konkretnie. Natomiast ja grałem w jedynkę i w dwójkę. Czyli jesteś fanem Diablo od samego początku? Tak, w zasadzie tak. A co jest takiego fascynującego w tej grze, że tak was wciągnęło? Młotka! Nie no, w zasadzie to był pierwszy prawdziwy taki hack and slash, który się pojawił praktycznie rzecz biorąc na świecie, zaczynając od jedynki. No a później no to się już tak samo wyszło z siebie, w zasadzie można powiedzieć. Słuchajcie, tak jak mówiłam, Diablo 3, 12 lat trwały nad tą grą, nad tą wersją pracę. Na co liczycie, że ta trójka jaka będzie? W sumie to, żeby była tak samo dobra jak poprzednie części. Też nie liczę zbytnio, żeby było za dużo jakichś takich udziwnień. W sumie bym chciała dużo tego samego, z lepszą oprawą graficzną i z lepszą, albo z równie dobrą historią w tym wypadku. Historia w sumie opowiadana we wcześniejszych częściach nie miała takiego wielkiego znaczenia. Teraz są zadania, jest dużo opowiadania, można z przyjemnością posłuchać, to też jest w sumie bardzo miłe, to jest akurat ich na plus. Jak dla mnie najważniejszą rzeczą w Diablo Trójce, poza fabułą, tak jak już Asia powiedziała, ja bym powiedział, że jest nowy tryb kooperacji, prawda? Gdzie mogą gracze współpracować ze sobą, żeby ukończyć jedną fabułę. Tym samym ciągu, czyli można grać z dwoma do czterech osób chyba naraz w tej sieci. Oh.